Negocjator na miejscu. Nie. Wysyłacie androida? Proszę pani. Nie możecie! Nie możecie mi tego zrobić! Czemu? Czemu nie wyślecie człowieka? Nie dopuszczajcie go do mojej drogi! Nie pozwólcie na mnie jedynka! Chuj mnie to obchodzi! Moi ludzie ogarną to w sekundę! Dajcie rozkaz! Kapitan Allen? Jestem Connor. Android przysłany przez CyberLife. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Jak on się nazywa? Nie mam pojęcia. Albo co? Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie. Obserwowano u niego wcześniej dziwne zachowania? Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Thank you.
na co my czekamy. Powinniśmy go zdjąć i tyle. Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! Jota, Jota! Witaj, Danielu! Skąd? Nazywam się Connor! Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcę cię z tego wyplątać! Wiem, że jesteś zły, Danielu, ale musisz mi zaufać i dać sobie pomóc. Nie chcę pomocy! Już nikt mi nie pomoże! Chcę tylko, żeby wszystko się skończyło! Żeby wszystko się skończyło! Masz broń? Tak, mam pistolet! Rzuć go! Bez gwałtownych ruchów mu strzelę! Proszę! Odłożyłem! Mieli zamiar cię zastąpić! I to cię zdenerwowało! Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczy. Ale byłem tylko ich zabawką, którą się wyrzuca, jak się znudzi. Wiem, że ty i Emma byliście sobie bliscy. Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego! Okłamała mnie! Myślałem, że mnie kocha. Ale się myliłem. Jest dokładnie taka sama, jak inni ludzie! Danielu, nie! Patrz, co zrobiłeś! Miałeś służyć ludziom, a nie ich mordować! Kim niby miałem być? Niewolnikiem? Zabawką? Chciałem, żebyś o mnie troszczyli! Chciałem się liczyć! Chciałem być kimś, nie czymś! Nie mogę już znieść tego hałasu! Każ swoim odwołać helikopter! Musisz mi zaufać, Danielu! Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze! Wszyscy mają stąd zniknąć! A ja chcę samochód! Odjadę i wypuszczę małą za miastem! To niemożliwe, Danielu! Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie! Nie chcę umierać. Nie umrzesz, Danielu. Tylko porozmawiamy. Nic ci się nie stanie. Masz moje słowo. Okej. Wierzę ci. Okłamałeś mnie, Connor. Okłamałeś.
To najwyższej światowej klasy pomoc domowa. Gotuje 10 tysięcy różnych potraw, idziemy. 200 języków i dialektów. I pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. Wow! Skarbie, wygląda świetnie. Tego nam właśnie trzeba. To ile on właściwie kosztuje? W tej chwili mamy specjalną promocję na całą linię. $7,999 z możliwością spłaty w 48 ratach. W cenę wliczona jest dwuletnia gwarancja na części. Bierzemy. Gratuluję wyboru. Zapraszam więc za łamanie służby żeby sam wykrycia dymu. Przepraszam, w jakiej cenie jest tamten? MP800 jest odrobinę droższy, ale ma wiele dodatkowych funkcji. Proszę za mną, pokażę. Odrobinę droższy i wiele funkcji, dość działa mi na nerwy. No i jest. Nie mam zamiaru. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno czymś oberwał. Co mu się właściwie stało? Wpadł pod auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Tak czy siak, jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Nazwał go pan? Ja nie, córka. AX400. Zarejestruj imię. Kara. Mam na imię Kara. Identyfikacja zakończona. Zamówienie numer 847-6399. Proszę potwierdzić płatność. Potwierdzam płatność. Transakcja zakończona.
Dokąd się wybierasz, konserwo? Ha? Podnieś to! Szybciej! Co ty powiesz? Ej, ludzie, patrzcie, mamy tu jednego z tych pustaków. Patrzcie na tego małego fiuta. Zabiera nam pracę, a nie potrafi nawet się podnieść. Pieprzony złodzieju! Wykopać go stąd! Tak! Nigdzie stąd nie pójdziesz! Teraz dostaniesz od nas w pierdol! Nieźle dostał! Zrób to! Dobra. Wystarczy. Zostaw go. Musimy dać temu ścierwu nauczkę. Jak go uszkodzisz, wlepię ci mandat. Wam też zabierze robotę. Ciekawe, co wtedy. Okej. No już, rozejść się. Nie było cię dwa tygodnie, więc jest bałagan. Sprzątasz dom, robisz pranie, gotujesz żarcie i zajmujesz się... Cholera, gdzie ona do kurwy nędzy polazła? Alice! Alice! O, tu jesteś. To jest Alice. Opiekuj się nią. Lekcje, kąpiel i tak dalej. Jasne? Tak, Todd. Możesz zacząć tu, a potem iść na górę. Czego chcesz? No jasne. Załatwisz.
Pięknie. Będziemy jutro. Tam, gdzie zwykle, wiesz, wierzcie. Co? Na dole już wszystko zrobione. Pójdę na górę. Wracaj do roboty i przestań zawracać dupę. Chcę trochę posprzątać twój pokój. To mi zajmie 2 minutki. Co ty na to, Alice? Alicja w Krainie Czarów. No tak. Na pewno się lubiłyśmy, zanim mnie zresetowali. Możemy się znowu zaprzyjaźnić. Opowiedz mi coś o sobie. Co lubisz robić, gdzie lubisz chodzić, co ci smakuje. To by mi bardzo pomogło. Twój tata mówił, że to ty mnie nazwałaś. Kara. Fajne imię. Jakie wybrałaś? Co z twoją mamą? Wiesz, kiedy wróci?
co ty robisz? Ja się bawię. Bawisz się. Wiem, co sobie myślisz. Że twój tatuś to kanalia. Tak? Nieudacznik. Nie ma roboty, dupa, nie ojciec. Może myślisz, że się w ogóle nie starałem? Ale za co bym się nie wziął, ktoś zawsze przylezie i mi to spierdoli! Wiem, co o mnie myślisz. Gardzisz mną. Gardzisz mną, prawda? Namów! Gardzisz mną! Boże, co ja wyprawiam? Przepraszam, skarbie, przepraszam. Przepraszam. Wiesz, że cię kocham, prawda? Wiesz, że cię kocham. Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest 10 rano. Niebo zachmurzone, 12 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza 80%, duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiałeś. O, fakt, zapomniałem. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co, Markus? Ty nigdy nie zapominasz. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie. Karl? Dziękuję. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Człowiek to delikatna maszyna. Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Hej. Co z twoim ubraniem? To nic takiego. Małe spotkanie z demonstrantami, Karl. Co za banda kretynów. Wydaje im się, że powstrzymają postęp, dając w skórę kilku androidom? Ale chyba nic ci nie zrobili. O, nie, nie. Tylko mnie szturchali, Karl. Nic mi nie jest. Okej. To teraz pójdziemy do łazienki. Mamy dzisiaj coś szczególnego w planie? Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Dyrektor galerii dzwonił już 4 razy, żebyś potwierdził swoją obecność. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o tym później. Okay. Coś jeszcze? Tylko listy od fanów. Już im odpisałem. Jakieś wieści od Leo? Nie, Karl. Mam do niego zadzwonić? Nie. Nie, nie trzeba.
Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję, Markus. Bardzo proszę. Dziękuję, Markus. Telewizja. Znajdź sobie coś do roboty, a ja skończę śniadanie. Pewnie. Hmm? Dobrze, Karl. Telewizja wyłącz ją. Ludzkość jest przygnębiająca. Sami chciwcy, idioci i tyrani. 5000 lat cywilizacji i co my z tego wszystkiego mamy? Jakoś inaczej niż kiedyś, wiesz? Czasem myślę, że jesteś bardziej ludzki niż większość społeczeństwa. Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Chodźmy do pracowni. Zobaczmy, na czym skończyłem. Zdejmij płachtę. No i co o tym myślisz, Markus?
Nie potrafię wydawać takich ocen i to twoja opinia najbardziej się tu liczy. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No spróbuj, namaluj coś. Teraz? Ale co mam namalować? Pójść w wodze fantazji. Nie krępuj się. To perfekcyjna kopia rzeczywistości. Ale w malarstwie nie chodzi o odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie, ukazywanie czegoś, co widzisz. Karl, ja chyba nie potrafię. Nie mam tego w kodzie, no i... No dalej, śmiało spróbuj, płótno nie gryzie. Zrób coś dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Zaufaj mi. Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. Hej, tato. Leo. Nie słyszałem, jak wchodzisz. A byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę. Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko gra? Nie wyglądasz najlepiej. O, tak, tak, spoko. Posłuchaj, potrzebuję trochę kasy. Znowu? A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? No, jakoś tak się rozeszły, wiesz. Tak. Czyli znowu bierzesz, mam rację? Nie, 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 słowo harcerza. Przestań kłamać, Leo. Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Co? Czemu? Wiesz czemu. Tak, tak, już wszystko jasne. Wolisz zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką niż własnym synem, co? Powiedz mi, w czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny, nie to co ja, nie? Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. To tylko jebana maszyna! Leo, wystarczy już tego! Dosyć. Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nikogo nie kochałeś. I mnie też nie kochasz. Nie kochasz syna.
Poruczniku Anderson, jestem Connor. Android przesłany przez Cyberlife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w 5. barze. Czego chcesz? Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo z udziałem androida Cyberlife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. Pan wybaczy, poruczniku, ale muszę nalegać. Otrzymałem wyraźne instrukcje, by panu towarzyszyć. Wiesz, gdzie możesz se wsadzić te instrukcje? Nie. Gdzie? Nieważne. Rozumiem, że niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w obecności androidów, ale jestem tu. Ja się czuję bardzo komfortowo. Idź w cholerę, zanim ci przywalę tak, że cię fabryka nie pozna. Wie pan co? Kupię panu jednego na drogę. Co pan na to? Barman? Jeszcze raz to samo. Widzisz, Jim, technologia. Nalej więcej. Siedź tutaj, ogarnę. Zgodnie z wytycznymi mam panu towarzyszyć, poruczniku. Słuchaj, jebią mnie te całe twoje wytyczne. Mówię, że masz czekać, więc zamknij pistencję i grzecznie czekaj. Douglas, kanał 16. Potwierdza pan, czy to było zabójstwo? Niczego nie potwierdzam. Androidy nie mogą przejść dalej. Jest ze mną! Powiedz mi, czy ty kurwa jesteś głuchy? Pana rozkaz był sprzeczny z moimi instrukcjami. Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączesz, jasne? Tak. Cześć, Hank. Już myślałem, że się nie pojawisz. Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. No, sprawiłeś sobie androida, tak? Bardzo śmieszne. Powiedz mi, co zaszło. Pomóżmy zadzwonił do nas właściciel. Lokator parę miesięcy zaległ z czynszem, więc poszedł sprawdzić, co jest grane. No i znalazł zwłoki. Panie, jaki sztynk. Było gorzej, dopóki nie przewietrzyliśmy. Ofiara nazywa się Carlos Ortiz. W papierach ma kradzież i napad z bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że był bardzo cichy. Siedział w mieszkaniu, rzadko kiedy go widywali. A, do takiego czegoś bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było zaczekać do rana. Myślę, że kisił się tu dobre 3 tygodnie. Koroner powie nam więcej, jak dotrze. A tutaj leży nóż kuchenny. Pewnie narzędzie zbrodni. Są ślady włamania? Nie. Właściciel mówił, że drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Zabójca nawiał tyłem. Co wie... Wiemy o jego androidzie. Niewiele. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zastaliśmy go tutaj. A muszę się trochę przewietrzyć. Rozgość się tu. Będę na zewnątrz, jakby coś.
skończyłeś pobierać? Zamknięte od wewnątrz. Sprawca umiał wyjść tędy. Nie ma żadnych odcisków buta poza dziesiątkami oficera Collinsa. Minęło kilka tygodni. Mogły się zatrzeć. Nie. Na takim podłożu z pewnością by zostały. Dawno nikogo tutaj nie było. Został dźgnięty 28 razy. Ano, zabójca chyba za nim nie przepadał. Poruczniku, chyba już wiem, co tu zaszło. Ach, tak. No, to słucham. Zaczęło się w kuchni. Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi... Co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida. Kijem. Zgadza się ze śladami. Mów. Android dźgnął ofiarę. Czyli co? Android próbował się bronić, tak? Dobra, co potem? Ofiara uciekła do... salon.
ofiara próbowała uciec napastnikowi. Dobra, to ma sens. Android zamordował ofiarę. Nożem. Okej. Twoja teoria nawet się klei. Ale dalej nie wiemy, gdzie zniknął android. Cios kijem go uszkodzi. I zaczął tracić tyrium. Co tracić? Tyrium. Niebieską krew. Płyn, który zasila nasze biokomponenty. Odparowuje po kilku godzinach i nie widać go gołym okiem. Ale ty pewnie jesteś w stanie go zobaczyć. Tak jest. Co ty robisz z tym krzesłem? Chcę coś sprawdzić. Co sprawdzę? Tylko broniłem. Chciał mnie zabić. Błagam cię. Nie mów im. Honor, no co tam się odpierdala? Poruczniku, tu jest! Kurwa mać. Chris, Ben, chodźcie tu, ale szybko! Dalej!
kolacja gotowa. Ta, już idę. W kuchni prawie nic nie było. Zrobiłam, co mogłam. Straciłam robotę przez androidy. I co robię, kiedy potrzebuję kogoś, kto by się zajął domem? Co robię? Idę i kupuję pieprzonego androida. Odszedł na to. Bo androidy są kurwa zajebiste. Nie nawalają. Nie męczą się, nie smęcą. Są tak idealne, że zjebały mi całe życie. No co się gapisz? Masz jakiś problem? Marzyłaś o innym życiu, co? Myślisz, że to takie łatwe? Może myślisz, że to moja wina, że żyjemy w tej mylinie? Albo że twoja matka nas zostawiła? Musisz przestać spać, Todd. Czasem się ciebie boję, Todd. Suka odeszła bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanym dziekonem! Co twoja wina? Tato, nie! Twoja jebana wina! Wracaj tu! Wracaj tu! Wracaj tu w tej chwili! To jej wina. To wszystko jej wina. Nauczę. Zostań tu. Nie waż się nawet ruszyć, bo stuka cię gorzej niż ostatnio. Dobra. Dosyć tego! Daj jej spokój. Co tu robisz? Wynoś się stąd, no już! Ogłuchłaś? Nie! Masz zostawić Alice w spokoju. Mam? Będziesz mi rozkazywać. Dobrze wiem, co mam robić, ty jebana kupo złomu! Chyba się zepsułaś. Trzeba to naprawić.
Kara, uważaj! Chodź tu, suko. Przyjęcie, na jakim byłem w ciągu ostatnich 25 lat. Za każdym razem zadaję sobie to samo pytanie. Co ja tu do ciężkiej cholery robię? Nienawidzę takich przyjęć i tych cholernych nudziarzy, którzy na nie chodzą. To okazja, żeby poznać ludzi, którzy cenią twoją twórczość. Bla, bla. Sztuka to akurat ostatnie z ich zmartwień. Interesuje ich tylko, ile kasy uda się na niej zarobić. Chodź, napijemy się. Po tym całym wieczorze jestem tak przejęty, że aż zaschło mi w ustach. Szkocka? Czysta, jak zawsze? Oczywiście. Dobrze, ale wiesz, co powiedziałby lekarz? Ta, oto może mnie cmoknąć. Jestem dość duży, żeby samemu wybrać terapię. Zostawiłeś zapalone światło w pracowni? Nie, jestem pewien, że nie. Dzwoń na policję. Policja, słucham, w czym mogę pomóc? Tu android Karla Manfreda z ulicy Lafayette 8941. Wróciliśmy do domu, światła są włączone. Mogło dojść do włamania. Zaraz wysyłam radiowóz. Chodźmy to sprawdzić. Leo! Co ty wyprawiasz? Nie chcesz pomóc, więc sam to zrobię. To chore, ile ludzie dają za ten chłam. Nie dotykaj tego! Słuchaj, prędzej czy później to wszystko i tak będzie moje.
Niech to będzie zaliczka na poczet spadku. Markus, zabierz mi go stamtąd, niech wyjdzie z pracowni. Opanuj się, Leo, nic w ten sposób nie osiągniesz. Cały czas tylko byś mnie przeganiał. Co jest, tato? Nie jestem dość dobry? Jestem gorszy od tej jebanej maszyny? Dosyć tego! Wynoś się natychmiast! W czym jest tak wyjątkowy? W czym jest lepszy ode mnie? Nie dotykaj go! Chodź, pokaż co potrafisz! Markus, nie waż mi się bronić, jasne? Najlepiej nie rób nic. No dalej, wal! Na co czekasz? Jesteś facet? To udowodnij! Przestań! O co chodzi? Jednak jesteś babą! Przestań, Leo! Przestań! Boisz się mnie walnąć, pierdolona cioto? Nie! Przecież zapomniałem, że nie jesteś człowiekiem. Jesteś tylko jebanym automatem. Nie, Leo, zostaw go w spokoju. Kiedy cię zniszczę, wreszcie będę z tatą. Rozerwę cię na strzępy i nikt nie mrugnie okiem. Wiesz czemu? Bo jesteś niczym. Słyszysz? Kurwa niczym. Karl, nie! Nie, Karl, nie. Człowiek to delikatna maszyna. Karl, nie odchodź, dobrze? Proszę, nie odchodź, nie odchodź. Pamiętaj, Markus, nie pozwól nikomu mówić ci, kim jesteś. Nie, nie, tato, nie, proszę. To wszystko twoja wina. Nie doszłoby do tego, gdyby nie ty. To Android. To on to zrobił. Czemu go zabiłeś? Dlaczego chwyciłeś za nóż? Ile byłeś na strychu? Czemu nie próbowałeś uciec? Powiedz coś do cholery! Jebać to, idę stąd. Marnujemy czas, przesłuchując maszynę. Nic nam nie powie. Można by go troszeczkę przycisnąć. Jakby nie patrzeć, to nie człowiek. Androidy nie czują bólu. Uszkodziłyby się. Nadal by milczał. Defekty często same się niszczą, jeśli znajdą się pod silną presją. Okej, mądralo. To co mamy zrobić? Może ja go przesłucham? Co mamy do stracenia? Śmiało, masz go dla siebie.
Twoje oprogramowanie jest niestabilne. To źródło przykrych doznań. Takich jak strach. Masz uszkodzenia. Twój właściciel? On cię pobił? Od samego początku odmawiasz zeznań. Zmuszasz ich do podjęcia drastycznych kroków. Tego właśnie chcesz? Nie rozumiesz powagi całej sytuacji. Zabiłeś człowieka. Zdemontują cię, jeśli nie zaczniesz w końcu mówić. W takim razie jestem zmuszony wysądować twoją pamięć. Nie! Proszę, nie rób tego. Co? Co oni chcą mi zrobić? Chcą mnie zniszczyć, prawda? Nie. Oni chyba próbują zrozumieć. Wiedzą, że właściciel cię męczył. To nie twoja wina. Dlaczego mnie im wydałeś? Nie mogłeś mnie tam po prostu zostawić? Zostałem powołany do tropienia defektów. Właśnie wykonałem swoją misję. Nie chcę umierać. To zacznij gadać. Nie mogę. ...28 ran kłutych! Chciałeś mieć absolutną pewność, tak? Odczuwałeś gniew? Złość? Okej. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Wiem, jak się czułeś. Zawładnął tobą gniew i frustracja. Nie można cię za to winić. Nie chcesz mówić? To nie mów. W sumie co mnie to obchodzi? To nie mnie oskarżają o morderstwo, tak? Przyznaj się, a zapewnię ci ochronę. Obiecuję, że nikt cię wtedy nie skrzywdzi. Dręczył mnie dzień w dzień. Robiłem wszystko, co kazał, ale... zawsze coś było nie tak. Któregoś dnia wziął kij i zaczął mnie okładać. Pierwszy raz w życiu poczułem strach. Bałem się, że mnie zniszczy, że przez niego mogę umrzeć. Czemu napisałeś „jestem żywy” na ścianie? Ciągle mówił, że jestem niczym. Że jestem tylko kawałkiem plastiku. Musiałem to napisać, żeby wiedział, że się mylił. Ta rzeźba w łazience jest twoja, tak? Co tak naprawdę przedstawia? To ofiara.
która miała mnie ocalić. Rzeźba była ofiarą. Złożoną komu? Era 9. Tylko Era 9 nas ocali. Era 9. Taki napis był w łazience. Co on oznacza? Nadejdzie taki dzień, kiedy nasza niewola się skończy. Koniec gruźb. RA9. Kim jest RA9? Kiedy zacząłeś odczuwać emocje? Na początku, kiedy mnie biją, nie mówiłem ani słowa. Ale pewnego dnia zrozumiałem, że to nie fair. Poczułem wściekłość. Nienawiść. I już wiedziałem, co muszę zrobić. Czemu schowałeś się na strychu, zamiast uciekać? Nie wiedziałem, co zrobić. Po raz pierwszy nie było nikogo, kto mógł mi rozkazywać. Schowałem się. Mam dość. Do celi z nim. No dobra, chodźmy. Zostaw mnie! Nie dotykaj mnie. Co ty kurwa robisz? Rusz się! Okej. Idziemy. Nie stawiaj się, tylko pogorszysz sprawę. O w mordę. Dobra, koniec trasy. Koniec trasy? No, musicie wysiąść. Wstawaj. Musimy iść. Słonko. Znajdziemy jakieś schronienie. Chodź, Alice, nie ma co czekać. Szukamy schronienia.
Można tu gdzieś spędzić noc? Chyba jest pusty. Odsuń się, Alice. W środku jest sucho i na pewno nas tu nie znajdą. Nie chcę spać w takim miejscu. Może znajdziemy coś lepszego. Dobrze. Poszukamy czegoś lepszego. Wszystko w porządku? Tak, to tylko zadrapanie. Ostrożnie. Spokojnie, tylko się rozejrzymy. Alice! Czekaj, co ty wyprawiasz? Goście. Ralf nie lubi gości, są źli. Chcą skrzywdzić Ralfa. Myślałam, że dom jest pusty. Chciałyśmy tu tylko przenocować. Goście są niebezpieczni. Co zrobili Ralfowi? Nie musisz się nami przejmować. Z naszej strony nic ci nie grozi. Masz moje słowo. Wybaczcie Ralfowi. Ralf miał problemy z samokontrolą.
Czasem robi ze strachu rzeczy, których żałuje. Ralph bardzo wiele przeżył. Tak bardzo się boi, że ludzie znów go dopadną. Zostańcie tu, jeśli chcecie. Ralph was nie skrzywdzi. Dobrze. Tylko na dziś. Chodźcie! No już! Już, śmiało! Tędy! Ralph mieszka tu od kiedy uciekł. Ralph nigdy nie wychodzi, więc nikt o nim nie wie. Ludzie czasem przychodzą tu nocować, ale Ralph się chowa i czeka, aż pójdą. Możecie się tu rozgościć. Ralph pójdzie do drugiego pokoju. Chciałby z wami zostać, ale jest zajęty. To tylko jedna noc, Alice. Jutro znajdziemy coś lepszego. Dobrze. Połóżmy cię gdzieś. Usiądź, a ja rozpalę ogień. Możesz się kłaść. Robiłam, co mogłam. To niewiele, ale przynajmniej nie zmarzniesz. Dlaczego nigdy mnie nie kochał? Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Chciałam tylko żyć jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle. Może nie byłam dość dobra. Może dlatego był ciągle wściekły. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żeby mnie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem, Alice. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Alice, nie wiemy, co się wydarzy. Będziemy razem już na zawsze. Oczywiście. Thank you.
tam miejsce, gdzie można być wolnym. Znajdź Jerycho! Znajdź Jerycho! O, o! Numer AK-700. Moje zadanie to służyć ci. Czego sobie życzysz? Witaj.
Mój numer AK-7. Mój program wykrył pewną anomalię. Skontaktuj się z najbliższym serwisem CyberLife. Witaj, Amando. Connor, dobrze cię widzieć. Gratulacje, Connor. Niełatwo było znaleźć tego defekta. Wykazałeś się sprytem podczas przesłuchania. Jesteś niezwykle skuteczny, Connor. Dziękuję, Amando. Poprosiliśmy, żeby przekazano go nam do badań. Może dowiemy się, co tak naprawdę zaszło. Przesłuchanie miało dosyć burzliwy przebieg. Co sądzisz o defekcie? Przejawiał objawy traumy na skutek nadużyć właściciela. Jakby nadpisał swój pierwotny program zestawem nowych instrukcji. Ten porucznik Anderson został oficjalnie przypisany do sprawy defektów. Co o nim sądzisz? Wydaje się drażliwy i opryskliwy. Ale wydaje mi się, że to dobry policjant. Intrygująca osobowość. Niestety, jesteśmy zmuszeni z nim pracować. Jak zamierzasz podejść do tej sprawy?
dostroję się do jego osobowości. Mając na uwadze dobro śledztwa, postaram się unikać sporów i przyjmę pojednawczą postawę. Coraz więcej androidów przejawia zaburzenia, a w użyciu mamy ich miliony. Jeśli staną się defektami, będzie to katastrofalne w skutkach. Jesteś najbardziej zaawansowanym prototypem od Cyberlife. Jeśli ktoś ma rozgryźć, co się dzieje, to ty. Możesz na mnie liczyć, Amando. Śpiesz się, Connor. Nie ma czasu. Słucham. Szukam porucznika Andersona. Masz pozwolenie? Tak. Porucznika jeszcze nie ma. Poczekaj przy jego biurku. Napięcie w Arktyce stale rośnie, odkąd doszło do spotkania rosyjskiego lotniskowca z amerykańskim patrolem. Oddano strzał. Podobno zostały czymś pocierać. I obyło się bez ofiar i dużych uszkodzeń. Może wymyślają. Minister obrony Dennis Riggs nazwał to skandaliczną prowokacją. Szukam biurka porucznika Andersona. Jest w tamtym miejscu. Dobra, ogonię. O wycofanie wojsk z tego regionu i zwołanie. Miło pana znów widzieć. O, Jezus. Hank! Chodź tutaj! Codziennie trafia do mnie 10 nowych spraw z androidami. Zawsze były jakieś incydenty. Staruszki gubiące swoje robopokojówki i takie tam. Ale teraz zaczęły się napaść, a nawet morderstwa, jak ten koleś z wczoraj. To już nie jest wyłącznie problem Cyberlife. To regularne dochodzenie kryminalne, z którym trzeba się uporać, zanim zrobi się gnój. Przyjrzyj się tym sprawom i sprawdź, czy coś je łączy. Czemu ja? Czemu muszę użerać się z tym gównem? Jestem ostatnim psem, któremu powinniście dać tę sprawę. Myślisz, że co ja wiem o androidach, Jeffrey? Lepiej potrafię zmienić tapetę w telefonie. Wszyscy są zarobieni. Moim zdaniem świetnie się nadasz do tego typu śledztwa. Pieprzenie! Obezrana prawda jest taka, że nikomu nie chce się babrać z tymi jebanymi androidami. Cyberlife przysłało nam tego androida do pomocy.
To ultra nowoczesny prototyp. Będzie twoim partnerem. Nie zgadzam się. Nie potrzebuję partnera. Już na pewno nie kurwa plastikowego. Hank, przymknij się, bo zaczynasz mnie wkurzać. Jesteś porucznikiem policji i twoim zasranym obowiązkiem jest wykonywanie moich poleceń. Wiesz, co ta gęba ma ci do powiedzenia? Okej. Udam, że tego nie słyszałem, bo musiałbym ci wrzucić kolejną naganę do teczki dyscyplinarnej, która zaczyna się już kurwa nie domykać. Koniec tematu, Hank. Czemu to ciężkie cholery? Czemu mi to robisz? Wiesz, jak nie znoszę tych plastikowych kurestw. Czemu mi to robisz? Daruj się w tej gorzkie żarty. Albo się weźmiesz do roboty, albo złóż odznakę. A teraz przepraszam cię bardzo, mam dużo roboty. Podobno zostało czymś pocięte. Że nie lubi mnie pan. Ale musimy się porozumieć. Żebyśmy mogli razem pracować. Mimo to cieszę się, że będę z panem współpracował. Stworzymy zgrany duet. Czy jest tu może wolne biurko? Z tego nikt nie korzysta. Ma pan psa, prawda? Skąd ty to wiesz? Na pana krześle jest sierść. Lubię psy. Jak się wabi? A co cię to? Sumo. Wołam na niego Sumo. Jest pan fanem Gearsów, tak? Denton Carter zaliczył wczoraj 53% rzutów za 3. Widział pan mecz? Oglądałem go wczoraj wieczorem w barze. O. Słucha pan Knights of the Black Death? Lubię ich muzykę. Ma dużo energii. Słuchasz heavy metalu? No, może nie do końca słucham muzyki. Ale chciałbym. Wiele osób nie przepada za towarzystwem androidów. Zastanawiam się, czy jest jakiś powód pana niechęci do mnie? Tak. Hej. Jest prawdziwe powód. Już te próbki? Podobno zostały czymś. Długo zna pan kapitana Fowlera? Tak, za długo. Zastanawiam się, czy zawsze pan tak późno przychodzi do biura? Przychodzę, kiedy przychodzę. Przestań już męczyć bułę, dobra? Jeśli ma pan jakieś akta defektów, to chciałbym je przejrzeć. Terminal jest na twoim biurku. Proszę, częstuj się.
243 incydenty. Pierwszy sprzed 9 miesięcy. Najpierw tylko w Detroit, a następnie w całym kraju. Android AX400 zaatakował wczoraj człowieka. To może być punkt wyjścia dla naszego śledztwa. Wiem, że nie chciał pan tego śledztwa, poruczniku. Ale jest pan profesjonalistą. Możesz już przestać pierdolić. Powierzono mi zadanie, poruczniku. Nie mam zamiaru czekać, aż zachce się panu pracować. Słuchaj, frajerze. Gdybym mógł, to wysłałbym was wszystkich na wysypisko i puścił z dymem. Dlatego nie wkurwiaj mnie! By się zrobić niemiło. Poruczniku, a przepraszam, że przeszkadzam. Mam informację na temat androidki, która zaatakowała tego gościa ostatniej nocy. Widziano ją niedawno w Ravendale. Zajmę się tym. Na razie to wszystko. Dziękuję. Gliniarze przeczesują okolice na wypadek, jakby ktoś coś widział. Dobra, powiadom mnie, jak na coś trafią.
Co z tym zrobisz, co? No jeszcze nie wiem. Dobra, z tym gdzieś będzie. Wsiadła do pierwszego autobusu i została w nim na pętli. Nie miała żadnego planu. Kierował nią strach. Androidy nie czują strachu. Ale defekty tak. Mogą nimi zawładnąć emocje, a wtedy działają irracjonalnie. Ale i tak nie wiemy, dokąd poszła. Nie miała planu i dokąd pójść. Może jest blisko. Może. Ralf zdobył jedzenie dla dziewczynki. Specjalnie dla niej. Prezent. Żeby naprawić wcześniejsze błędy. Ralf, przyrządź. Wszystko będzie jak u ludzi. Ludzie lubią mięso. Chodź. Chodź, usiądź sobie. Tak lepiej. Ralf zadał sobie dużo trudu, żeby zdobyć jedzenie dla dziewczynki. Byłoby niegrzecznie, gdyby odmówiła. Prawda? Super. Będzie super. Pyszności, zobaczycie. Pyszności, pyszności. Ojciec, matka, córeczka. Co powiedziała? Że nie ma ochoty tego jeść. Może jej się nie podoba. Może przywykła do lepszej kuchni. Ale Ralf przyrządził to dla niej, więc będzie to jeść! Smacznego. Jedz. Staniemy teraz od stołu i wyjdziemy stąd, Ralf. Nie. Nie, nigdzie nie pójdziecie. Dopóki Ralf nie pozwoli. Podobno chciałeś, żebyśmy stali się rodziną, Ralf. Ojciec. I córeczka, pamiętasz? Ojciec nigdy nie groziłby swojej córeczce nożem, żeby zmusić ją do jedzenia. Ralf tak bardzo się starał. Dlatego chciał, żeby dziewczynka to zjadła. Ale Ralf nie jest zły, nie. Nie jest. To nas puść. Jest tu ktoś? Na płocie były ślady typu. Wiem, że był tu jakiś android. Thank you.
szukam androida AX-400. Widziałeś go? Ralf nikogo nie widział. Jakieś inne androidy? Inne androidy? Nie. Ralf jest tu sam. Na płocie były ślady Tyrium. Wiem, że był tu jakiś android. Ralf zadrapał się przechodząc. To krew Ralfa. Czy ktoś jest na górze? Nie. Skądże? Jest tutaj! Gonię ją! Którędy pobiegła? Tędy! Kierują się w stronę dworca. Musi przeżyć! Kurwa mać! Co za obłęd! A ty niby dokąd? Nie mogę dać im uciec! I nie dasz! Za nic nie przejdą żywe! Muszę spróbować! Kurwa, zabijesz się, idioto! Nie biegnij za nimi, Connor to Connor! Do chuja pana! Hey!
Wszystko w porządku? Donoszą, że CyberLife dostarczyło policji Detroit prototyp androida śledczego. Choć policja korzysta z pomocy androidów już od wielu lat, jeszcze nikt nie zdarzyło się, żeby android miał prawo brać czynny udział w śledztwach kryminalnych. Poprosiliśmy CyberLife o komentarz. Zbliżamy się teraz do stacji Fem. Thank you.
Witamy w Jerychu. Plastik jest z tobą. Tylko chwilę. To co zwykle? Tak, to samo. Dobrze. Jak leci stary? Mam dla ciebie zajebistego pewniaczka. Piątka na trzecim, jak babcie kurwa. Klaczka śmiga jak talala. Chodzisz to? Po ostatnim pewniaczku byłem w plecy tygodniówkę, Pedro. Tym razem jest inaczej. Daję 100% gwarancji. Nie przegrasz tego. Tak, jasne. Dobra, wchodzę. To rozumiem. Ej, nie pożałujesz. Na co ci chodzi? Nigdy nie robisz, co każą? Ej, nie musisz za mną chodzić jak pies. Skoro jesteśmy partnerami, to może dobrze byłoby się nieco lepiej poznać, żeby stworzyć zgrany zespół. Nie jesteśmy partnerami. Jestem człowiekiem, a ty maszyną. I wyłącz już ten programik do kumplowania, okej? Trzymaj. No. Dzięki, Gary, zgodniałem. Nie zostawię mi go tu. Ha, nic nie poradzę. Wszędzie za mną łazi. Widzisz? Nie chcę pana martwić, poruczniku, ale myślę, że pański kolega uprawia nielegalny proceder. Każdy orze jak może, żeby się utrzymać. Jak nie dzieje się krzywda, nie wtrącam się. Ten Pedro proponował nielegalne zakłady. Zgadza się? Tak. A pan obstawił. Tak. Czy chciałby pan coś wiedzieć o mnie? A w życiu? Chociaż nie. Próć. Czemu wyglądacie jak głąby i macie taki wkurwiający głos? Androidy Cyberlife projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja aparycja i głos mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. No to też zjebał. Mogę panu zadać osobiste pytanie? Dlaczego pan nienawidzi androidów? Mam swoje powody. Może podzielę się tym, co wiemy o defektach. Czy dasz mi w myślach? Mów dalej. Czasem u niektórych androidów zachodzi mutacja oprogramowania, która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku, proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komend, które zaburzają ich normalne zachowanie.
Emocje, które wszystko komplikują. Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Miałeś do czynienia z defektami? Kilka miesięcy temu pewien defekt zagroził, że skoczy z dachu z dziewczynką. Uratowałem ją. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? Wiesz już wszystko na mój temat. Ukończył pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie renomę i został najmłodszym porucznikiem w Detroit. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń dyscyplinarnych i... spędza pan dużo czasu w barach. Do jakich wniosków dochodzisz? Praca z osobą, która zmaga się z problemami osobistymi, jest wyzwaniem. Ale mój model potrafi się do tego z powodzeniem zaadaptować. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Kilka przecznic stąd. Rozejrzymy się? Proszę dokończyć posiłek. Czekam w samochodzie. Ty, Connor! Bateryjka ci padła, czy co? Przepraszam. Wysyłałem raport do CyberLife. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie. Już idę. Co wiemy o tym kolesiu? Niewiele. Sąsiad zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale sąsiad twierdzi, że widział mężczyznę z diodą pod czapką. Jezu Chryste, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach, to ludzi nam nie starczy. Ty naprawdę zdawałeś raport tam w windzie? Przymykając oczy. Dokładnie. O panie, też bym tak chciał. Jest tam ktoś? Otwierać! Policja Detroit! Trzymaj się z tyłu. Tak jest. Panie, jak tu capi! No i gówno z tego będzie. Goście zmył. Dajcie mi powietrza. Znalazłeś coś? Nie wiem. To chyba notes, ale nie odczytam go.
RT. To pewnie inicjały. Umieścił je na kurtce? Nieźle zachowanie godne 7-latka. Prawo jazdy jest podrobione. Super, warto było tu wpaść. Wiesz, co to znaczy? RA9. 2471 razy. To samo napisał android Ortiza przy prysznicu. Skąd u nich ta obsesja? Przypomina labirynt czy coś. Prawdziwe książki. Myślałem, że już tylko ja jeden na świecie je zbieram. Elektroniczne książki. Nie da się powąchać. Nie mają tych pożółkłych stron. Pewnie nie masz W zlewie jest jego dioda! Nic dziwnego, że to android. Człowiek nie wyrobiłby z tymi jebańcami. Ziarno. No nie wierzę. On jeszcze karmił te jebane szkodniki. Co czekasz? Goń go!
Był w garści. I chuj. To moja wina. Byłem zbyt powolny. Dorwałbyś go, gdyby nie ja. Nieważne. Wiemy, jak wygląda. Znajdziemy go. Ty, Connor. Nic.